Cześć kochani, z tej strony Sylwia, super, że jesteście na kanale Bajkowo. Chcecie zobaczyć moją kolekcję LOL Surprise? Dziewczyn, które przeszły wielką metamorfozę i stały się księżniczkami z Disneya. Oprócz tego wielkiego dzisiejszego pokazu otworzymy sobie dzisiaj LOL Surprise Under Wrap, ponieważ szukam idealnej i nowej laleczki do metamorfozy. Każdy z Was szybciutko na dole w komentarzu pisze słowo start, no i zaczynamy! Pierwszą metamorfozę, jaką zrobiłam, to była ta laleczka. Przypomina ona oczywiście Elzę z Krainy Lodu, królową śniegu, w swojej lodowej, niebieskiej sukni z peleryną, no i oczywiście z lodową koroną na głowie. Do tego oczywiście jej siostra, czyli Anna, w tej takiej zielonej sukni kolorowej, z przepięknymi brązowymi włosami, no oczywiście z białym, lodowym kosmykiem włosów. Jeżeli znacie historię Kopciuszka, no to wiecie, że Kopciuszek zamieniła się w piękną księżniczkę i gdy poszła na bal, to miała taką niebieską suknię, niebieskie rękawiczki, niebieską opaskę, no i niebieskie kolczyki i do tego srebrne pantofelki, którego, jak pamiętacie, jednego zgubiła. Przepiękny bal z bestią, a na nim Bella w złocisto-żółtej sukni, ze złotymi pantofelkami, w przepięknej fryzurze, no i do tego jeszcze czerwona róża. Tutaj z kolei metamorfoza laleczki Her Goals, czyli LOL Surprise z prawdziwymi włosami. Ta laleczka przeszła wielką metamorfozę, straciła grzywkę, oczy ma piękne zielone, włosy są rozpuszczone, poznajecie? W takiej jasnofioletowej sukni to jest oczywiście Różponka. I moja najnowsza metamorfoza, ostatnia jaką zrobiłam, nie wiem czy ona jeszcze jest, już jest dostępna na kanale, czy jeszcze czeka na swoją premierę, ale jest to przepiękna Jasmina, ukochana Aladyna, właśnie z bajki Aladyn, wygląda ekstra, czarne włosy, ciemne oczy, no i ten przepiękny, taki zielono-niebieski strój. Jestem ciekawa, czy Wy macie jakąś swoją ulubioną księżniczkę Disneya, a może czekacie właśnie na jakąś fajną metamorfozę Waszej ulubionej księżniczki? Napiszcie mi to koniecznie na dole w komentarzu. A jaka laleczka będzie nas dzisiaj czekać w kapsule LOL Surprise Under Wrap? Seria I Spy. Wybrałam tę kapsułę, ponieważ mam nadzieję, że w środku będzie jakaś fajna lalka. Ta jest fajna, zobaczcie, wygląda troszeczkę jak ukochana Tarzana, taka ciemnoskóra. Ściągamy oczywiście warstwa po warstwie. A Wy piszcie mi na dole w komentarzu, jaką metamorfozę chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Pierwsza niespodzianka to jest magiczne czerwone szkiełko, przez które możemy odczytać tajną wiadomość. Kolejny suwaczek, tym razem z tej strony. A, słuchajcie, wszystko mi się tutaj podarło, ale widzę niespodziankę. Ta-dam! Tutaj mamy nasz tajny szyfr, tajną wiadomość. Przystawiamy szkiełko, mamy ducha plus zamek. Widzę już kolor kapsuły. Jest w kolorze niebieskim. Jeszcze tylko trzeba ściągnąć ostatnią warstwę. Pozbyć się ostatniego suwaczka. Najważniejsza rzecz, czyli nasze tajne kody, nasze podwójne znaki, takie jak korona i diament. Tutaj mamy koniczynę i diabła, ogień i wodę i dzięki nim będziemy mogli otworzyć wszystkie zakamarki w naszej kapsule. Zacznijmy od góry. Korona oraz diament. Niestety. Teraz przesuwając po jednym znaczku w dół będziemy mieli kolejne kody. Chmurka i słońce. Też nie. Serduszko i pacypka, zgadza się, to jest ten znaczek, tak. Koniczyna i diabeł. O, jest! Zobacz.
Chodźcie, otworzyło się. Co my tutaj mamy? Chyba buty. Zobaczmy jakie. O, jakieś białe albo srebrne pantofelki z takim pomponikiem. Jeden i drugi. No nie wiem, słuchajcie, co to może być za laleczka z takimi bucikami. Tutaj mamy już otworzone, no to przechodzimy na drugą stronę i szukamy może ogień i śnieg. Nie ma. Korona i diament? Też nie. Chmurka i słońce? Też nie. O, ten znaczek tutaj nam się udał. I uwaga, uwaga, tu jest chyba buteleczka. Jaka ładna, zobaczcie, cała srebrno-różowa. Gdy już na górze mamy otworzone te dwie niespodzianki, no to została nam jeszcze po drugiej stronie. I znowu zróbmy korona i diament. Ogień i lód. Cukierek i cytrynka, zgadza się. Wyskoczyła nam ostatnia niespodzianka. Tu jest chyba strój dla naszej lalki. Zobaczmy. O tak, zobaczcie. Ale mięciutki, to jest ten taki welurkowy. Jak ładnie, zobaczcie. Już chyba wiem, o którą laleczkę chodzi. Ale czy ona będzie gotowa na metamorfozę? I najważniejszy kod teraz do odgadnięcia, czyli ten, który pozwoli nam otworzyć zawartość kuli. Spróbujmy od początku. To się nie zgadza. Diabeł i koniczyna? Też nie. Pacypka i serce? Też nie. No to może słońce i chmura? A też nie. Słuchajcie, to nie jest takie łatwe. Korona i diament. Jest, udało się. I tutaj mamy mnóstwo różnych niespodzianek. Jednak najważniejszą jest nasza laleczka różowa. Póki co oczywiście różowa. Fajny skafander ma tutaj. Trochę wygląda jak syrena, trochę jak jakaś królowa pająków. Są jeszcze saszetki i wielka ulotka. Zaraz sobie ją obejrzymy, gdy już będziemy znali naszą lalkę. Wkładamy rączkę do kapsuły. Teraz nam posłuży po prostu jako transporter do naszych laleczek. I odkrywamy niespodzianki. Tadam, tadam! Okulary! Uuu, zobaczcie, jakie fajne! W kształcie serduszek! Z różowymi szkiełkami! I jeszcze jedna saszetka. Cóż tutaj będzie? Korona na głowę! O rany, zobaczcie na to! Ale śmiesznie! To jest ta korona, którą używałam na przykład do metamorfozy Belli, tylko że tutaj jest w kolorze żółtym, z żółtym brokatem i taką samą używałam do metamorfozy jeszcze Elzy z Krainy Lodu, tylko że tutaj zrobiłam ją brokatową, taką śnieżną. Wszystkie rzeczy są już gotowe. No to czas teraz sprawdzić, co to za lalka. Na początek może ściągnijmy dolną część. O, zobaczcie, nasza laleczka ma bieliznę, bluzeczkę czy też biustonosz, taki sportowy, majteczki i pończoszki. Ciekawe, jak wygląda jej głowa. O, jaka piękność, zobaczcie tylko. O rany, nie wiem, czy jakaś księżniczka Disneya ma taką kokardę na głowie, czy uda mi się zrobić jakąś fajną metamorfozę, ale będę musiała pomyśleć. A, głowa, gdzie ty jesteś? Jak tutaj zmienić moją laleczkę? Dobra, już jest ubrana, głowa już jest na miejscu, przed chwilą mi wyskoczyła. To jest wyjątkowa laleczka, wiecie dlaczego? Ponieważ ona ma wyjątkowy strój. Taki jakby zrobiony z materiału, mięciutki i puszysty w dotyku. Buciki ma ekstra, jak takie pantofelki księżniczki troszeczkę wyglądają. To w ogóle musi być jakaś księżniczka, przecież ona ma koronę dołączoną tutaj. Na tej swojej kokardzie jest jeszcze butelka, no i okulary różowe.
czas teraz zerknąć na ulotkę laleczek LOL Surprise Under Wrap. Gdzie tutaj kryje się moja różowa laleczka? Mamy ją tutaj! Sweet Princess! Słodka księżniczka. No by pasowało do niej, bo ma taki bardzo słodziutki strój i należy do Glam Clubu. Jeszcze przetestuję, co też moja laleczka potrafi. Pluć, posiusiać się, czy też może uszami jej będzie leciała woda, bo wiem, że niektóre laleczki też tak potrafią. Napełnijmy buteleczkę dwa razy i ją nakarmimy. No i teraz jak myślicie, co ona będzie robić? Oczy, buzia czy też uszy? A, słuchajcie, chyba za mało jeszcze wody. Jeszcze może raz. No dobra, i teraz sprawdzamy, uwaga. A, uszy! Zobaczcie! Mówiłam, uszami i będzie leciała woda. Trafiłam na tę wyjątkową laleczkę, która puszcza wodę uszami. O rany, no to jest po prostu czad. Zobaczcie na to. Gdy tylko naciśniemy jej głowę. A, uszy! Uszy, słuchajcie, są całe mokre. Ja Wam powiem szczerze, że mam już mały pomysł, jaką metamorfozę wykonać na tej mojej uroczej laleczce. Czekajcie na kolejne nowe odcinki. Kciuki do góry, subskrypcja kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Udostępnijcie filmik swoim znajomym, obejrzyjcie go z koleżanką, z ciocią, z babcią, z kuzynką, z kim tamkolwiek chcecie. No i słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Pa, pa, kochani, do usłyszenia!